w formie, no nazwijmy to szkicu spektaklu, w którym ci oto artyści wezmą udział i mam nadzieję zbiorą brawa, a że Państwo też jakoś aktywnie, mam nadzieję, wezmą udział w tym naszym spotkaniu. Myślę, że wszystko się dobrze skończy, mimo takiego tematu, który dla niektórych smaczny, dla niektórych boli, że będzie to coś ciekawego. Czyli zaczniemy w tej chwili. Może, żeby odważyć również tancerzy wobec widowni, proszę wydać dźwięk po kolei, który Wam się kojarzy z tym, co tam napisane. Jeden dźwięk. Właśnie tak w dźwięku wygląda, ale teraz jako rozgrzewkę zrobimy rodzaj chodzenia. Jak na ulicy, czy jak właśnie się ma mięso, czyli mięśnie, jak można pokonywać przestrzeń. I zadanie będzie bardzo trudne, dlatego że będą chodzić po prostych liniach, aż do momentu jakiejkolwiek przeszkody. Kiedy napotykają jakąkolwiek przeszkodę, uwaga, tak, skręcamy pod kątem 90 stopni w prawo. A do celu idziemy po prostej linii, ale możemy iść przodem, bokiem, tyłem. A zachowujemy za każdym razem prawoskręt, tak? Zawsze łatwiej kierowcy w prawo niż w lewo. Ważna rzecz. Znajdujemy sobie partnera i cały czas go obserwujemy. Jest 8 osób, każdy może sobie wybrać wzrokiem partnera i będziemy chodzić. W pewnym momencie powiem przyspieszać, będziemy przyspieszać aż do biegu. I to jest forma rozgrzewki. Przeszkodą może być wszystko. Teraz proszę sobie ułożyć z 8 ruchów, czy licząc 2 takty, 4/4, sekwencję z tych czasowników i z tych przymiotników, która będzie waszym kodem, waszą wypowiedzią ruchową. Może być z dźwiękiem. 8 ruchów, każdy sobie w dowolnym miejscu w tej chwili. Trochę czasu, pozostawię tę muzykę, która jest. Tak, może być troszeczkę ciszej teraz. Przypomnieć sobie czasowniki. Uczymy się tej sekwencji, bo ją będziemy w różny sposób prezentować i będziemy nią manipulować i transformować. Przyglądasz się, czy rzeczywiście wszyscy umieją, ale miejmy nadzieję, że za pierwszym razem wszyscy spostrzegną. Po czym
robimy razem z delikwentem, z numerem jeden, robią wszyscy. Potem numer dwa reprezentuje swoją jedną sekwencji i powtarzamy, ty się przyglądasz. Następnie robimy to, co robiła pierwsza i co robiła druga i dopiero robi trzecia osoba, tak? Grażyna robi trzecia, demonstruje, przygląda się, jak wszyscy robią, i następnie robimy od początku, czyli jak pierwsza, jak druga, jak trzecia. Czy rozumiemy? Czyli powstanie ośmiogestowo, frazowo całe zdanie, które będziemy również używać na zmianę ze swoim zdaniem, tak? Też na osiem ruchów, tak? Żeby i tym umieć manipulować. Przede wszystkim nie robimy odbicia w lustrze, tak? Zwłaszcza osoby, co stoją naprzeciwko osoby pokazującej. Czyli prawo jest prawo, tak? Jeśli ktoś zrobi minę, to ją powtarzamy. Wyrzucamy wszystkie przyruchy własne, poprawianie na przykład, chyba że to będzie sekwencja, którą wszyscy powtórzą. Jeśli komuś się to zdarzy, to powtarzamy. Czyli musimy bardzo bacznie patrzeć. Tak jak Doris Humphrey powiedziała, że i tancerz, i choreograf musi mieć wrażliwe ucho i wrażliwe oko. I to wrażliwe oko teraz się ujawni, a Państwo będziecie świadkami. Czy rzeczywiście widzą, ponieważ to jest improwizacja, więc nie wiedzą, co będą proponować. I muszą z tego również zrobić sekwencję, która będzie posiadała coraz bardziej zwartą formę jako jedna fraza w momencie, kiedy już będzie tego bardzo dużo i powstanie tak zwane transitions, czyli przechodzenie z jednej do drugiej jakby sekwencji poszczególnego kodu. I to transitions też proszę zapamiętać, żeby potem, jak będą różne dyspozycje, które ja tutaj stąd rzucała, żeby umieć zrealizować. Jak już będzie, powstanie całość, ja na przykład powiem to samo po kole w podróży według wskazówek zegara. To się odwracamy, utrzymując odległości i miejsce, czyli nie zmniejszając koła, chyba że powiem zmniejszyć koło albo rozszerzyć. Potem nazywamy tak, tu jest morze, tak? Tak, jak powiem do morza, to tam jest, jakby wszyscy się odwracają. Osoba, która jest z przodu, jest liderem i zaczyna tą sekwencję. Podbiec do rogu. Do hel, hel, przez prawe ramię podbiec. Odwrócić się. Przez prawe ramię. I zmniejszone ruchy. Można się uwalić na siebie. No. Spróbować to zrobić. I wybiec w różne miejsca. I łączymy sekwencję tą, która jest wspólna i tę, którą każdy miał. W dowolny sposób. I w różnych kierunkach. Można mieszać obie sekwencje. Odwrócić się do widza, spojrzeć widzowi w oczy. Czy robili równo? O,
opanowali trochę konsekwencje. Można uznać, że jest zapalowana. Jeśli tak, to proszę, brawa. Dziękuję. Zapalić, tak, nie?